Szanowni Państwo, pora na odpowiedzi dotyczące reprezentacji w robotyce i w szerokich podejściach do poznania. Więc robot. Pierwsze pytanie jest dosyć trudne, ale da się jakoś na nie odpowiedzieć. Czym różni się anaktywizm od poznania ucieleśnianego? Na ekranie widzą Państwo taki diagram, który kiedyś sporządziliśmy wraz z Przemysławem Nowakowskim, z którym napisaliśmy tekst na temat unifikacyjnej roli podejścia ucieleśnionego do poznania. I tam chcieliśmy trendy w ucieleśnieniu w jakiejś mierze wyróżnić. Ja postaram się Państwu ten rodzaj, powiedzmy, jakieś odmiany tego ucieleśnionego poznania wskazać. Otóż, proszę Państwa, mamy do czynienia z następującymi nurtami. Mamy z jednej strony jakieś podejścia, które mówią, że bardzo ważne role w poznaniu odgrywają neurony lustrzane. Dlaczego? Ano dlatego, że te neurony to jest coś, co się uruchamia w trakcie obserwacji cudzych czynności, ale także kiedy my sami wykonujemy pewne czynności. I to ma być jakimś cielesnym, sensomotorycznym mechanizmem. I to zwykle zwolennicy pewnego nurtu w ucieleśnieniu powiadają. Ten nurt może się częściowo pokrywać z nurtem ucieleśnionej lingwistyki, o których mówiłem troszeczkę pod koniec wykładu Lakoffa i Johnsona, którzy mówią o cielesnych metaforach zakorzenionych w języku, i można myśleć, że język też częściowo wyrasta z gestów, a gesty wykształciły się dzięki temu, że mamy umiejętność naśladowania innych osób, co jest możliwe z kolei dzięki temu, że mamy neurony lustrzane, coś takiego mówi Michael Arbib, mniej więcej. Czyli wywodzi genezę umiejętności komunikacyjnych, umiejętności językowych, języka naturalnego, w ogóle z gestykulacji, które były dostępne ludziom. I w tym sensie te nurty się trochę pokrywają. Te nurty z kolei pokrywają się częściowo z nurtem sensomotorycznym, czyli z nurtem, w którym mówi się o tym, że zmysłowe i motoryczne procesy są bardzo ważne dla procesów poznawczych. Państwo poznali to w wersji Brooksa. W pewnej mierze tak zwane poznanie ugruntowane, którego reprezentant jest Barcelu, pokrywa się z tymi podejściami sensomotorycznymi, ponieważ sensomotoryka ma być czymś, w czym gruntują się symbole. Symbole, które są symbolami percepcyjnymi, jak u Barcelu. To jest pierwsza strona tego, ale mamy również trochę bardziej radykalne części, które się pokrywają z sensomotorycznym. Jest takie podejście, które mówi, że mózg wykształcił się z receptorów skórnych. Fred Kaiser reprezentuje coś takiego. To też jest takie podejście, które mówi, że ucieleśnienie jest bardzo ważne. Mamy tak zwane obliczenia morfologiczne, które Państwo mogą znać w wersji, powiedzmy, takiej. W uproszczeniu można powiedzieć, że to jest taka radykalizacja tego pomysłu, który Państwo znają od robotów Webb, czyli to jest taki pomysł, że kształt fizyczny pewnego przedmiotu umożliwia mu wykonywanie pewnych obliczeń. Czyli niekoniecznie to są obliczenia wykonywane przez centralny układ nerwowy. Mogą być jakieś w innych miejscach wykonywane obliczenia. I wreszcie mamy enaktywizm, który częściowo pokrywa się z sensomotoryką. Alvanoy i Cavedine-Wiegand, krytycy, jak Państwu mówiłem, Mara, są zdecydowanie w tym przecięciu się tych zbiorów enaktywistów i sensomotoryków, więc jest to po prostu część ucieleśnionego poznania. Tutaj także można zaliczyć podejście, które mówi o jakimś takim trzewnym poznaniu interoceptywnym, i tutaj to też się pokrywa częściowo z anaktywizmem. Z anaktywizmem częściowo pokrywa się podejście ekologiczne Jamesa Gibsona i jego kontynuatorów, więc tutaj mamy też kolejny nurt teoretyczny, i można nawet radykalizować podejście takie, które wychodzi od psychologii Gibsona, ale też powiada nie tylko o affordancjach, ale również o modelach dynamicznych. To jest podejście reprezentowane m.in. przez Taniego Shemero. To podejście radykalnego ucieleśnienia jest zatem pewnego rodzaju takim zmatematyzowaniem wersji tego, co się dzieje w
tradycyjnej psychologii ekologicznej, czyli też mamy jakiś punkt styczny. To ten teren, który Państwu tutaj nakreśliłem, to nie są żadne podziały i klasyfikacje bardzo ścisłe. Jak Państwo widzą, te podziały się pokrywają częściowo. To są istniejące już nurty. Te nurty się ze sobą zazębiają. To są takie żywe, naturalnie rozrastające się tradycje badawcze, które no muszą mieć w związku z tym pewnego rodzaju żywą dynamikę i o tyle to nie jest żadna klasyfikacja no, według czysto logicznych cech, tylko po prostu nazwy kierunków, które Państwo mogą znaleźć w badaniach i którymi się badacze posługują, żeby sami określać to, w jaki sposób jak się sami identyfikują. Ale mówiąc krótko, inaktywizm po prostu jest pewnym nurtem w ramach szerszego zdecydowanie nurtu poznania ucieleśnianego. Nie można właściwie sobie wyobrazić enaktywizmu, który odmawiałby rolę ciała w poznaniu. To jest właściwie niemożliwe, ponieważ enaktywizm musi mówić o pewnej interakcji ze środowiskiem, która jest możliwa tylko dzięki fizycznemu ciału. I o tyle to jest po prostu pewien nurt w ramach bardzo szerokiego, jak Państwo widzą, dosyć zróżnicowanego nurtu. Ja tutaj nie mówiłem o różnicach między tymi podejściami, o tym zawsze też można wspominać. Kolejne pytanie dotyczy poznania rozproszonego. Nie rozumiem związku tradycyjnych metod nawigacji i poznania rozproszonego. Czy poznanie rozproszone to poznanie, w którym bierze udział wiele osób? Otóż Edwin Hutchins stwierdzi, że jako poznanie rozproszone można analizować każdy rodzaj poznania. Czyli można byłoby po prostu jako pewien system złożony z artefaktów, najczęściej się posługujemy jakimiś sztucznymi przyrządami, żeby wykonywać procesy poznawcze i jakichś systemów, które można przypisywać jakiegoś rodzaju podmiotowość, jakąś możliwość działania, można jakieś wyróżnić. Może być tam wiele osób. Jeśli jest wiele osób, to właściwie to się znakomicie nadaje do analiz w kategoriach poznania rozproszonego, ponieważ zwykle wówczas mamy do czynienia z zewnętrznymi reprezentacjami, komunikacją zewnętrzną. I w pewnej mierze ja Państwu mogę to przedstawić za pomocą metafory, którą pokazuję. Którą posługuje się Edwin Hutchins. Hutchins mówi, że chiński pokój to jest świetny opis, ale nie tego, co się dzieje w komputerze, tylko tego, jak można byłoby badać procesy poznawcze. To znaczy, jeśli mamy procesy poznawcze, gdzie mamy wiele osób, tak jak w przypadku tego chińskiego pokoju, gdzie jest ser w pokoju i są inni ludzie, to możemy to bezpośrednio obserwować bez wykonywania żadnych neurofizjologicznych pomiarów. My od razu widzimy reprezentacje, które tam się pojawiają i możemy je badać. I w pewnym sensie Hutchins chce powiedzieć, my jako antropologowie poznawczy możemy badać te wszystkie nośniki informacji, którymi ludzie się posługują, teksty, mapy, wykresy, jakiekolwiek inne przyrządy, którymi się posługujemy, ażeby powiedzieć, w jaki sposób pewien proces poznawczy dochodzi do skutku. I ten proces poznawczy zwykle wymaga współpracy bardzo wielu osób i wykorzystania wielu przyrządów. I w tym sensie jest to pewnego rodzaju teoretyczne podejście, które pozwala analizować dowolny właściwie proces poznawczy, nie tylko wieloosobowe, ale te wieloosobowe bardzo dobrze się do tego nadają, ponieważ tak naprawdę metoda antropologii poznawczej, opisu, co ludzie robią i za pomocą czego, to jest coś, z czego ten nurt poznania rozproszonego w jakiejś mierze czerpie i z którego się wywodzi. I te tradycyjne metody nawigacji, czy to europejskie, czy pozaeuropejskie, też oczywiście są metodami, które wymagają współpracy wielu osób, posługiwania się przyrządami i o tyle bardzo dobrze się poddają tego rodzaju analizom. Natomiast Hutchins twierdzi, że nie ma żadnej różnicy jakościowej, ważnej jakiejś między procesami, które są rozproszone i które nie są rozproszone, ponieważ wszystkie można analizować za pomocą właśnie takiego pewien układ oddziałujących ze sobą części, których niektóre są bardziej aktywne, a niektóre są po prostu artefaktami, w szczególności reprezentacjami. Można tak analizować. I o tyle to nie jest nic dziwnego, że to podejście wydało się jakieś takie dziwne i wszechobejmujące. Ono tak zostało zaprojektowane. To jest pewien metodologiczne podejście bardziej niż teza, że istnieje jakiś szczególny rodzaj procesów, które są akurat wieloosobowe. Jeszcze kolejne pytanie dotyczy podstawienia zmysłowego. Czy problem z nieruchomymi protezami widzenia nie wynikał po prostu z tego, że receptory czuciowe na plecach są wrażliwe jedynie na zmiany i szybko adaptują się do stałego bodźca? No, co do receptorów zmysłowych, to zasadniczo one reagują na zmiany. To jest ich taka właściwie przypisana funkcja.
Natomiast proszę zauważyć, że kiedy komuś niewidomemu przed kamerą macha się ręką, to on powinien już to wykryć, mimo że jest nieruchomy i nie może tą kamerą ruszać. Robiono to. To w ogóle nie działało. Tu było ważne to, że ten niewidomy mógł sam poruszać tą protezą, czyli mógł ją kontrolować. Kontrola nad własnym receptorem zmysłowym okazała się kluczowa. Nie to, że receptor zmysłowy reaguje na zmianę. No bo oczywiście, jak się dostanie niezmieniający się bodziec, to nic dziwnego, to byłoby oczywiste. A tutaj chodziło o kontrolę nad źródłem tego bodźca i możliwością. Dzięki temu tak naprawdę niewidomy dostawał dane, które mógł w jakiejś mierze połączyć z resztą informacji, które mówi o tym, gdzie kieruje na przykład wzrok. Jeśli Państwo na przykład na coś patrzą, no to kierunek waszych oczu się zmienia i wy wiecie, w którą stronę patrzycie. Tak samo chce zrobić niewidomy i to jest zdaniem zwolenników podstawienia rozproszonego oraz pewnych nurtów enaktywistycznych kluczowe w procesach poznawczych. Bez kontroli nad własnym receptorem właściwie nie można mieć procesów percepcyjnych, twierdzą zwolennicy tego rodzaju podejść. Natomiast sama zmiana zawsze oczywiście może wystąpić, ale dopóki nie jest ona powiązana z inicjowaniem ruchu, z inicjowaniem aktywności tego receptora przez samego zainteresowanego, to właściwie te receptory, przynajmniej w tym przypadku, nie zadziałały. Być może w innym przypadku mogłyby działać, ale akurat te w tym eksperymencie były całkowicie nieprzydatne. I kolejne pytanie dotyczy poznania roślinnego, jak to nazwałem. To nie jest sposób klasyfikacji pytającej osoby. Przeczytam to. Trochę nielogiczne jest dla mnie podejście, że rośliny przewidują ruch Słońca i można to nazwać przewidywaniem przyszłości. Myślę, że zupełnie innym przewidywaniem przyszłości jest zmiana dynamiczna, na przykład cena na giełdzie. No, możecie Państwo sobie teraz pomyśleć o kwestii akcji firmy GameStop. A innym jest to, czy następnego dnia będzie wschód słońca. Jest to bardziej przewidywanie przyszłości statycznej, nie wiem, czy można to nazwać w ogóle przewidywaniem przyszłości. Możliwe, że da się utrzymać takie rozróżnienie, ale on nie dotyczy sytuacji, o której mówiłem. Jeśli Państwo przypomną sobie tę roślinę, to nie chodziło o to, że ona ma przewidywać, że będzie wschód słońca. To byłoby zupełnie dla niej nieprzydatne. No, to, że będzie, no to co z tego, że będzie? Ważna jest pozycja słońca. A ona się zmienia, ponieważ Ziemia się obraca wokół słońca. I ponieważ się obraca, to każdego dnia troszeczkę jest inna i można poruszyć liściem powolutku, powolutku, powolutku i zasłonić koleżankę. Dlatego to jest takie ważne. Czyli nie chodzi tak naprawdę o odpowiedzenie, czy będzie wschód słońca, tylko gdzie będzie zlokalizowane słońce. Jak będzie padało światło. To jest dokładnie tak samo jak z ceną na giełdzie. Może mniej losowe i bardziej poddające się przewidywanie niż ceny na giełdzie. Natomiast w tym przypadku na pewno to rozróżnienie nie może obowiązywać. Być może w tym drugim dałoby się znaleźć przypadki jakieś przewidywania w cudzysłowie takich statycznych rzeczy, na przykład przewidywania cech takich przedmiotów jak trójkąty, kwadraty, czy jakichś matematycznych po prostu faktów. To oczywiście jest wtedy takie przewidywanie metaforyczne. To są cechy, które można po prostu wywodzić z jakichś modeli czy wywnioskować, a nie w sensie ścisłym przewidywać. I tutaj wtedy to miałoby jakiś sens. Wtedy można byłoby pomyśleć, że działanie takiego układu, który wpada w jakieś oscylacje, które cykl oscylacji współgra z innym układem, nic dziwnego. Natomiast tutaj to jest troszeczkę bardziej tak jak w tych układach dynamicznych. Natomiast tutaj mamy troszeczkę co innego, mamy inny przypadek, to jest zmienne zjawisko. Ono nie jest oczywiście całkowicie zmienne, no ale ono jest na tyle zmienne, że to jest wymaga całkiem sporo od przetwarzania informacji w takiej roślinie. I trzeba też pamiętać, że ona reaguje na położenie liści swoich koleżanek, co też jest czymś, co jest raczej zmienne. I o tyle to tutaj nie ma mowy o jakiejś, powiedzmy, nielogiczności czy absurdalności tego pomysłu. Można myśleć, że on jest trochę zbyt radykalny, czy uznawać, że bez przesady z tymi roślinami, no ale też chcę Państwu przekazywać informacje na temat nurtów w tak zwanym poznaniu minimalnym, czyli mówiącym o najprostszych organizmach i ich osiągnięciach poznawczych, ponieważ to jest też pewien nurt we współczesnych badaniach kognitywistycznych i też warto go
w związku z tym poznać. Dziękuję Państwu za te pytania. Nie było ich specjalnie wiele. Większość z Państwa nie miało żadnych pytań, ale i na te parę, właściwie kilka, warto było odpowiedzieć. Mam nadzieję, że trochę to Państwu w głowie uporządkuje przed egzaminem. Dziękuję bardzo za uwagę.